Witam serdecznie Państwa dzisiejszego wieczoru na Olsztyńskim Zamku. Powodem dzisiejszego spotkania jest bardzo piękna, unikatowa publikacja Grzymałowiec z dziejów rodu szlacheckiego na Warmii, autorstwa pana profesora Janusza Jasińskiego, którego dzisiaj serdecznie witam. Towarzyszy mu wydawca, znany wszystkim Państwu, miłośnikom regionalnej literatury i też regionalnych wątków w literaturze, znanego wszystkim i zasłużonego w tej dziedzinie, Waldka Mierzwę. Oczywiście wydała tą piękną, naprawdę unikatową, bo w bibliofilskim nakładzie 150 egzemplarzy publikację Oficyna Redman. Proszę Państwa, na pewno wszyscy miłośnicy dziejów Warmii będą zachwyceni tą publikacją, która opowiada o dziejach rodu Grzymałów na Warmii. Bardzo też tutaj rzeczą, która leży nam na sercu od wielu lat, jest jeden wątek związany z rodem Grzymałów, czyli dworek na Pracku. Jest tutaj piękne zdjęcie Mieczysława Wieliczki. Cały czas nam ten wątek się pojawia i w mediach ciągle leży na sercu, bo do tej pory sprawa rewitalizacji tego wyjątkowego zabytku architektury niedaleko Olsztyna, a w zasadzie w jego granicach. I mam nadzieję, że w końcu będzie jakieś pozytywne mgnięcie i że ta rewitalizacja się uda i że znajdzie się jakiś sensowny opiekun, który zajmie się tym obiektem. Przekazuję głos wydawcy i autorowi tej niewielkiej, ale bardzo wartościowej i pięknej publikacji. I zapraszam Państwa do zapoznania się z tą piękną książeczką. Dobry wieczór Państwu. Ja tylko dosłownie kilka zdań, bo nie ja jestem głównym bohaterem tego wieczoru, ale pan profesor Janusz Jasiński. Jestem dumny z tego, że w końcu został on autorem samodzielnym w Oficynie Wydawniczej Redman. Mam nadzieję, że nie jest to ostatnia nasza wspólna publikacja. To bardzo ważna, proszę Państwa, książeczka nie tylko dlatego, że ona jest w sposób bibliofilski wydana i o bibliofilstwie może tak samo jak i nakład rzeczywiście niewielki, bo książka wyszła w nakładzie niesprzedażnym właściwie 150 egzemplarzy. O tym, że jest to książka bibliofilska, decyduje też sposób jej wydania. Mam nadzieję, że on się Państwu spodoba. Wiele osób jakby miało zasługi na drodze do ukazania się tej książki. Miało zasługi, żebyśmy dzisiaj mogli w tak znakomitym gronie się tutaj spotkać z panem profesorem. Elżbieta wymieniła Mieczysława Wieliczkę, który dał tutaj zdjęcie. Ale proszę Państwa, kilka innych osób brało udział też w tej książce, no ale niewątpliwie najważniejszym jej bohaterem był sam pan profesor Janusz Jasiński. Proszę Państwa, dlaczego byłem dumny z tego, że można wydać tę książkę? Ano z tego powodu, że pan profesor jest jednym niestety z ostatnich polskich historyków o tak znakomitym warsztacie naukowym. Jak Państwo przeczytają tę książkę, to od razu Państwo zobaczą różnicę między starą szkołą historyczną, a że tak powiem współczesną szkołą historyczną, między tymi, którzy, tak jak pan profesor Janusz Jasiński, ogromną wagę przywiązują do źródeł, a między tymi, którzy starają się wydać książki jak najszybciej, że tak powiem, tylko po to, żeby zdobyć punkty na drodze do tej naukowej kariery. Jestem więc bardzo dumny, bo to jest znakomity przykład wybitnej pracy historyka. No i proszę Państwa, też nieprzypadkowo zająłem się tym Trackiem, mimo tego, że jak Państwo doskonale wiedzą, z Warmią tak naprawdę cały czas to podkreślenie mam nic wspólnego, a Oficyna Wydawnicza Redman specjalizuje się w książkach mazurskich i najważniejszą jest serią wydawniczą jest moja Biblioteka Mazurska. Ale mówiła to tutaj już przed chwilą Elżbieta, pani dyrektor,
I ja to jeszcze raz chciałem podnieść. Mianowicie, proszę Państwa, nie sam druk jest ważny. No, o wiele ważniejszy jest dwór na pracę. Odkąd pamiętam, mówi się o tym, że warto go ratować. Odkąd pamiętam, w prasie, w mediach, w radio, w telewizji ukazują się materiały, że warto, że cenny, że potrzebny. I odkąd pamiętam, proszę Państwa, do niczego to absolutnie nie prowadzi. Bijemy pianę, a jak się władza orientuje, że może media się z powrotem tym zajmą, to wysyła tam nam jakiś sygnał, że już niedługo, że już za chwilę, że ogłoszono przetarg, że to już na pewno coś będzie. Otóż, proszę Państwa, nic nie będzie. Po raz kolejny możemy śmiało postawić tezę, że dwór w Trasku na naszych oczach będzie się dekapitalizował, degradował jako substancja zabytkowa. A proszę Państwa, aż szkoda. Bo niewiele jest przykładów polskiej armii. Ale niewątpliwie jednym z tych przykładów jest właśnie dwór w Trasku. Jak zauważa w swojej pracy pan profesor Jan Krzyśniński, przyjęło się mówić dość głośno, że dwór w Trasku jest ważny, bo jednym z jego mieszkańców, właścicieli, był Belian, burmistrz Olsztyna. Proszę Państwa, jak zauważa w tej pracy pan profesor Janusz Jasiński, Belianowie mieli ten dwór lat kilkadziesiąt, a Grzymałowie mieli lat 200. Zapominamy o tym, że to, iż Grzymałowie trzymali ten dwór, to jeden z dowodów na polskość w armii, na to, że myśmy tutaj trwali, proszę Państwa. Ja cały czas mam takie wrażenie, oceniając to, co robi nasza władza. Na każdym szczeblu, wojewódzkim, tam miejskim, samorządowym, marszałkowskim, że strasznie trudno jest tutaj w tym regionie postawić, znaczy, że strasznie trudno jest w tym regionie zrobić polskie sprawy, zrobić coś do Polski. Proszę Państwa, tutaj znakomicie i z łatwością przychodzi robienie spraw dla Niemców, dla Żydów, dla Ukraińców, a ze strasznym trudem przychodzi zrobienie spraw polskich. Tak na marginesie powiem Państwu, co mam na myśli, bo Państwo tam sobie kombinują, to prawda, przeciwko komu jest ta wypowiedź. Proszę Państwa, przeciwko nikomu. Powiem Państwu tak, byłem przez 8 lat szefem Muzeum Bitwy Grunwaldzkiej. Ja się 24 lata stamtąd odszedłem. Ja po tych 24 latach powiem Państwu wprost, ja się tego muzeum wstydzę. Po stronie polskiej, w obecnych granicach Polski, zostało nam naprawdę niewiele zwycięskich pól bitewnych. Jednym z nielicznych jest Grunwald. Proszę Państwa, Grunwald jest miejscem, którego Polak ma prawo się wstydzić. Jeśli nie patrzymy na niego przez pryzmat 15 lipca, przez pryzmat tej imprezy, to zapewniam Państwa, że nie mamy tam czego komu pokazać. Dlatego też, zostawiając Grunwald, jak się Państwo domyślają, nie mam go zamiaru tak do końca zostawić, już niedługo publicznie będę w tej sprawie występował, było dla mnie rzeczą bardzo ważną, żeby tutaj na Warmii zwrócić uwagę na sprawę dworu w Trasku. Dwór w Trasku, proszę Państwa, jest objęty jakąś klątwą. Podobnie zresztą, jak objęta była klątwą ta książka profesora Janusza Jasińskiego. Bo ona, proszę Państwa, powinna się ukazać 5 lat temu. I nie u mnie. I nie w tym kształcie. No tu jesteśmy w swoim gronie, to Państwu powiem, że pomysł był taki, że pan profesor pisze część historyczną, a jeden z historyków sztuki, którego nie ma dzisiaj na sali, jak rozumiem, nie ma go dlatego, że przemyślał sobie, czy warto przyjść, czy nie warto, miał napisać tą część o dworze jako zabytku. To jest znany Państwu w większości historii, więc nie będziemy tu wymieniać jego nazwiska, nie ma się co pastwić, no nie wyszło. Tyle, że proszę Państwa, ta publikacja ukazałaby się 5 lat temu i miałaby też tę część historyczną. I ja pozostaję w takiej nadziei, choć zapewniam Państwa, że ja temu historykowi sztuki tej książki na pewno nie wydam, bo była szansa wydać za teraz. To pozostaje w nadziei, że sprawa dworu w Trasku wróci, że stanie się ona poważną sprawą dla władz miasta i województwa i że ten Trask jednak uratuje. A o Trasku i o Trzynowach, proszę Państwa, to już nie ja będę dzisiaj mówił, tylko nasz najważniejszy dzisiejszy gość, pan profesor Janusz Jasiński. Serdecznie go zapraszam. Jeszcze raz dziękuję za znakomity kawał naukowej roboty i za ten wspaniały druk. Dziękuję Państwu bardzo. Panie Dyrektor, bardzo dziękuję za zorganizowanie dzisiejszego spotkania. Cieszę się, że mogę się spotkać z Państwem w tak licznym gronie. Też bardzo dziękuję za przybycie.
krótkie, czy poprzednie w większości, jedno zdanie z potoku. Z potoku Księga Wisza. Mądry był ród Bielewiczu Jarzmuś. A ja dodam zupełnie, czy przedmożny był ród Grzymał na Warmii. I nie tylko mądry, ale bardzo mocno rozrodzony. Wystarczy przypomnieć, że czy dowiedzieć się, że mniej więcej w każdej takiej rodzinie rodziło się od 5 do 10 dzieci. Stąd te różne koligacje, ten rozrósł się rzeczywiście po całej Warmii, nie tylko po południowej. To jest praca genealogiczna. No więc starałem się szukać tych powiązań, powinowactwa, czy koligacji. I sam nawet nie zauważyłem, że samych Grzymałów wymieniam tutaj około 50. Dostrzegłem to dopiero dzięki pracowitym uzupełnieniu Małgosi Jasińskiej, która zrobiła indeks, prawda? Niemniej, proszę się, nie chcę nikogo przestraszyć. Nie zamierzam opowiadać życiorysów tych wszystkich osób, tych wszystkich Grzymałów. Natomiast jednak no, muszę zwrócić uwagę na kilka bardziej znaczniejsze postacie, ale też będę jakoś tak pokrótce je referował. Otóż muszę powiedzieć tak, że początków, kiedy pierwszy Grzymała rzeczywiście się ukazał, czy przybył na Warmię, nie wiem. Ale przynajmniej pierwszy Tomasz Grzymała pochodzi z Trykusa. To jest rok mniej więcej jakieś około 1560. I później mamy trzech Grzymałów starostów komornictwa olsztyńskiego. Nie powiatu, prawda, bo to należało komornictwie do kapituły warmińskiej. Otóż pierwszym starostą jest Jan Grzymała. Druga świerć XIV wieku. Następny starosta z rodu Grzymałów to jest jego syn, Jan Grzymała. To jest czwarta świerć XVII wieku. No, jeszcze jest jeden starosta w XVIII wieku. To są pierwsze dziesięciolecia XVIII wieku. Grzymałowie no, nabyli tras tak przed, dokładnie też nie wiemy, ale przed potopem. No właśnie, dobrze wiemy, przed potopem. I później cały czas, aż do wieku XIX, jest w rękach Grzymałów. Jaką rolę w takich dwóch, trzech zdaniach spełniali tutaj właśnie w komornictwie olsztyńskim starostowie? Otóż oni podlegali władzy kapituły. Kapituła wyznaczała starostów. Co rok musieli oni składać swoją rezygnację, teoretycznie przynajmniej na ręce kapituły, administratora kapituły i automatycznie przeważnie przez dłuższy czas, przez kilkanaście lat albo więcej byli na tym samym stanowisku zatwierdzani. To była tak naprawdę funkcja typowo administracyjna, która można mi porównać do landratów później XIX wieku, do starostów w Polsce w okresie międzywojennego, sprawami podatków, wybierali podatki od mieszkańców Warmii, komornictwa, zajmowali się sprawami hipotecznymi, sprawami migracyjnymi, a także wyznaczali ludność do konkretnych zadań, na przykład do obrony czy zamków.
ja spotkałem się z tą jakby reliktem tych zobowiązań, znaczy grobów, jeszcze jak zajmowałem się szarpankami w czasie doktorskiej, no, to wziąłem te relikty tych ich obowiązków z okresu właśnie przedrozbiorowej jako burczyńce, czyli robocizny na rzecz zamku. Muszę powiedzieć też, no akurat do Państwa, że oni rezygnowali, mieszkali w Trzaszku, prawda? Później niektórzy też innych miejscowości, czyli Kielkowie, ale urzędowali tutaj, proszę Państwa, tutaj właśnie administratorzy kapituły swoją drogą, a starostwo nie swoją drogą, więc to też dla nas powiedzmy jakaś taka, myślę, miłe jakieś skojarzenie, że właśnie na nich temat możemy właśnie tutaj, a nie gdzie indziej mówić. To byłaby jakby taka część, od strony ich rola w Olsztynie, ale na całym terytorium, komornictwa, czysto administracyjna, ale bardzo ważna. Natomiast niektórzy z nich, no, mieli, powiedzmy tak, najważniejszą właściwie postacią, najbardziej znaną spośród wrogów Grzymałów, to był Wojciech Grzymał. To był kanonik, najpierw dobromiejski, później Fromborski i tak dalej. I on czym najbardziej się wsławił, no, był prawą ręką biskupa Szembeka. On jeszcze z innym kanonikiem Szczękiem praktycznie oni doprowadzili do zrealizowania planu synodu warmińskiego z tego okresu. Proszę Państwa, niedawno tutaj, kilka lat temu, nasz biskup Wojtkowski dokonał tłumaczeń na jednych polskich właśnie wszystkich synodów tego naszego północnego obszaru. I proszę sobie zajrzeć, jak dokładnie jest ten jeden synod właśnie z roku 1926, jakie sprawy, jakimi sprawami się zajmuje i tak dalej. I to jest też ta rola, duża rola właśnie jego w tych Grzymałów. No, doceniał Szembek też właśnie Grzymały. Tu pani doktor Bogdan wyśledziła, wystarała bardzo taki ciekawy szczególik z takiego aktu hołdowniczego składanego na ręce właśnie biskupa. Po prawej stronie jego siedział właśnie ten Wojciech Grzymały. Inne zasługi dla Warmii, nie tylko, to są Grzymałowie, którzy poświęcili się służbie wojskowej. Otóż jeden z nich, to był już początek, przełom XVII-XVIII wieku, w Polsce trwała i właśnie tutaj refleksy wojna domowa między Augustem Mocnym, zwolennikami Króla Polskiego, a nowym królem Leszczyńskim. No więc Wojciech niedługo został pułkownikiem, stanął po stronie Leszczyńskiego, czyli zaciągnął się pod chorągwie Karola Szwedzkiego, króla szwedzkiego Karola XII. Jakie jego tam losy były, właściwie nie wiem. Ale nadal pozostało tej służby wojskowej. Tutaj na przykład później to jest okres już biskupa Teodora Potockiego. Królowie Pruscy wykorzystują słabość Rzeczypospolitej, a tym samym i Warmii, wpadali na Warmii, szukali tych wysokich mężczyzn i porywali do swojego wojska pruskiego. No, w tej sprawie, no, z takim oficjalnym protestem właśnie ten pułkownik Grzymała do Berlina. No, król, jednak pruski Bogen z nim nie chciał rozmawiać. Natomiast rozmawiał tylko z jednym radcą, powiedział tak, rozpatrzymy skargę, oczywiście się nic nie zmieniło. Ale on jednocześnie
oddawał inne sługi i był jeszcze miłośnikiem sztuki, także to jest jedna też z bardzo ciekawszych postaci. W XVIII wieku, w połowie XVIII wieku, no, oznaczył się już nie starosta, ale jeden grzywał, który był dowódcą oddziału komornictwa olsztyńskiego. I wtedy znowu, on był najpierw rozmistrzem w Koronie Rzeczypospolitej, wrócił na Warmię, no i między nimi wpadały te bandy Prusaków nieoficjalnie i nadal proceder, który był za czasów Fryderyka II Wielkiego, i on im wyłapywał. To była wojna jednocześnie siedmioletnia, w której Polska była zasadniczo neutralna. No ale te przemarsze były wojski rosyjskie i pruskie przez Warmię. No to on znowu w imieniu Rzeczypospolitej stawiał takie słupy na granicach Prus Brandenburskich, prawda, czyli Prus, dawniej Prus Grzęcych, z białymi orłami, prawda, żeby przypominać, że to jest Rzeczypospolita. I co jeszcze ciekawsze, o czym może mało się pamięta, bo, ale przypomina się troszkę od innej strony. Mianowicie, prawda, pamiętamy, że biskup Krasicki został witany właśnie jak przyjechał z Warszawy na granicach Mazur, no praktycznie i Warmii, Bałtach i tak dalej. I witali go przedstawiciele kapituły, ale nie tylko, i przedstawiciele miast. Ale w imieniu właśnie komornictwa, a nawet może też w jakimś sensie i kapituły, właśnie ten Jan Karol Grzymała na czele oddziału warmińskiego, konnych, 36 konnych, też no, oficjalnie witał biskupa Krasickiego, który pojechał właśnie do Kultry i niewątpliwie być może, że biskup Krasicki też zainteresował się herbem Grzymała, o czym udowadnia w pierwszym rozdziale, bo w swojej encyklopedii polskiej Krasicki właśnie pisał, że Grzymałowie herbu Grzymała. Być może od niego się też dowiedział. Proszę Państwa, i była taka zasada i bardzo wielu jest w krajach i taka terytoria, że, ale na Warmii też, mianowicie, że po ojcu dziedziczy swoją posiadłość najstarszy syn. Tak było też na Warmii. No, ale jak wspomniałem przed chwilą, rodzeństwa było dużo, prawda? Pół biedy z córkami, one wychodziły i tak dalej za mąż. Że wyjątkowo mieli taką okazję dzieci w Cimęcki. No i szukali zajęcia przede wszystkim do siebie w wojsku. W wojsku, ale nie tylko tu na Warmii, bo tu niewielkie możliwości, prawda? Ale z całej Rzeczypospolitej. I jest to sprawa, chyba właściwie, jeśli nie przebadana, a jak to przegląda, ze szesnastoletnich warmińsko, niemieckich, Gierka, Lida i tak dalej, on prawda, sporządził wykazy na przykład uczniów kolegium Reszelskiego, ale nie tylko wykazy uczniów. Ci jezuici interesowali się bardzo też późniejszymi losami tych swoich uczniów. I bardzo często chorąży w Wojsku Polskim, rozpis w Wojsku Polskim. A nawet właśnie o tym jeszcze no, nieżyjący historyk, profesor Szczot pisał o potrzebie wiedeńskiej. Znajdujemy też takie informacje. Nie wiem, czy akurat dotyczą one Grzymała. Ale na przykład Gonczorowski z powiatu Reszelskiego przyniósł jest taka krótka notatka. Occisit in bello anno 1683. Zabity w wojnie 1683, czyli w wojnie, kiedy była ta ostrzeń wiedeńska.
A przy innych, przy tych łacińskich zapisach, albo niemieckich, gdy na przykład wymieniono trzech takich, czy czterech zagórskich, towarzysze. No, towarzysze, proszę Państwa, w tym wypadku albo to byli, znaczy, to było pojęcie przewodnictwo wojskowe i którzy zaciągali się do wojsk, do jakichś komputerowych, albo po prostu najczęściej do Husarii. To jeśli chodzi o te dawniejsze czasy, o XVII-XVIII wiek. Przy wielu naprawdę tych, nawet przy kalnasach, które w Gołgławkach mieszkali, bardzo często oficer jego królewskiej mości i tak dalej. Ale chciałbym Państwu zwrócić uwagę jeszcze na jedno, to jest bardzo ważne. Mianowicie na okres, na schyłek XVIII wieku. Na schyłek XVIII wieku. Otóż, prawda, mamy Konstytucję 3 maja, a później wojnę o obronę Konstytucji 1792 roku. Otóż, mam tu konkretnie na myśli trzech Rzymałów. Dwóch z nich mieszkało w Nikielkowie, ale w Rzymałowie, a jeden właśnie nadal w Tracji. Oni wszyscy, ci trzej bracia, rodzeni stryjeczni, ukończyli Uniwersytet Jagielloński. A później szli, uczęszczali do szkoły rycerskiej. Rycerskiej, prawda, założonej przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego 1765 roku. To była naprawdę sztuka, szkoła wojenna, na ówczesny, nowoczesny sposób. A przy tym jednocześnie uczyła tej nowej, tego patriotyzmu. Nie jakiegoś takiego pokowalkowanego na rolę magnacji czy tak dalej. I to jeszcze przypomnę, no bo to Państwo oczywiście nie wie, to właśnie wtedy już tam jakby nieoficjalnym hymnem tych wychowanków to była ten hymn Kraszyckiego, Święta Miłości do Kochanej Ojczyzny. Ja przy okazji dodam troszkę tak w bok, prawda, tu mamy w każdej naszej bibliotece mamy słowniki leksykograficzne Mrągowiusza. Otóż nawet Mrągowicz w tym słowniku niemiecko-polskim w pewnym momencie cytuje Święta Miłości do Kochanej Ojczyzny i tak dalej. Cały ten czterodziesiąt, jak to tak przy okazji. Otóż jeden Andrzej Mikołaj, urodzony w Nikielkowie, też przebył tę drogę, karierę, w Krakowie, a później był kadetem w szkole rycerskiej, a później zaciągał się do różnych służb wojskowych w Polonii, w Warszawie i tak dalej. I przychodzi rok 1792. No, poprzedniego roku mamy Konstytucję 3 maja. No, ale Targowica, no i pierwsza to wojna. I służy w pułku pierwszym koronnym imienia królowej Jadwigi. I bierze udział w takiej bitwie pod Boruszkowicami. I proszę Państwa, ja pozwolę sobie też trochę taką bok trochę, ale to jest sprawa mimo wszystko nas wszystkich się obchodząca. Chodzi o Wincentego Pola, która postać jest w słowniku Oraczkiego. Więc jakby powiedzieć, to jest nasza postać, Wincenty Pola. Ale on w roku 1954 roku wydał taki słynny, ówcześnie wówczas słynny rapsod rycerski Mohort. To jest taka postać, jeżeli ten rycerz Mohort przez całe dziesięciolecia służy do Ukrainy, daleko broni tej Rzeczypospolitej. I głównie historycy literatury przez całe dziesięciolecia
i XIX wieku jeszcze w okresie międzywojennym starali się. Czy ten Mohawk to jest postać wymyślona, legendarna, czy to jest autentyczna postać? No, siłą rzeczy zatem do czego? Musiałem się też tym sprawą zainteresować. Otóż w tym Głogoskowicach zginął w obronie Polski, w obronie niepodległości Polski właśnie Andrzej Mikołaj Grzymała. I teraz tak, ukazała się praca tuż przed wojną, w 1939 roku, ale później zapomniana, zniszczona, której autor Adam Wolanowski, który spenetrował jeszcze, myślę, jeszcze przed I wojną światową, różne dworskie archiwa i tak dalej. I on udowodnił wtedy, że postać Mohorza jest postacią autentyczną. I teraz tak, okazuje się, że ten nasz Grzymała, który pisze o tej pseudo-legendarnej, rzeczywistej postaci, która zginęła przed Mohorze, w tej samej bitwie ginie właśnie nasz warniak Grzymała. No, dla mnie to była taka bardzo ciekawa jakaś taka skojarzenie, o którym my powinniśmy też pamiętać. To znaczy, że nie tylko Grunwald, ale te dalekie Głogoskowce są naszą jakby też w pewnym sensie historią. I ginie tam Andrzej Mikołaj. Ale jego brat Stryjewski, który urodził się w Tracku, Łukasz, on też, jak wspomniałem, przeszedł Uniwersytet Jagielloński, Szkołę Rycerską i on też tam swoim bratem Stryjewskim bije się na Ukrainie. Tam nie ginie, cofają się, prawda, w kierunku Polski i między innymi bierze udział w bitwie pod Kościuszką, pod Zdzieńczyciem Poniatowskim, pod Zieleńcami. A później jeszcze dalej, no, tu trzeba dodać, jeśli chodzi o Zieleńce, bo Państwo wielu ma orientację, zaznacza, że właśnie wtedy to była zwycięska bitwa, to niestety niewykorzystana, ale zwycięska. I wtedy król ustanowił ten order, największy order wojskowy, wyrzuty militarne, prawda? I w tej bitwie znowu uczestniczył jeden z Grzymałów. Później on brał udział w okresie księstwa warszawskiego, w czasie insurekcji kościuszkowskiej i w tej chwili ten szlak bojowy został bardzo udokumentowany przez innych historyków żyjących dzisiaj jeszcze we Wrocławiu, Machynia, Przednicki, prawda, którzy po prostu nie wierzą bardzo, nie orientują się specjalnie, czy nie bardzo zajmują się akurat historią w armii, ale jednak te pewne fakty zanotowali, które ja w tej chwili z tym bardziej szczęście to wynotowałem. Teraz w skrócie podaję Państwu. No i jeszcze trzeci to był Joachim, który brat rodzony tego Mikołaja, Andrzeja Mikołaja, który zginął pod Głogoskowicami. No więc on tak samo studia w Krakowie, później Szkoła Rycerska. No i później w czasie on bił, znaczy inaczej. Mamy pierwszy rozbiór Polski, 1762 roku. Prusacy, bardzo duże wojska, zajmują najpierw Prusy Zachodnie, chcieli Pomorze Gdańskie i zbliżają się do Elbląga. Otóż król polski wysyła na pomoc chorągiew, kawalerię, znaczy ułanów, no nie wiem, 170 szabel. Wśród nich jedzie na pomoc do Elbląga jako w stopniu chorążego,
właśnie Joachim Zimach. Dochodzi, sam Elbląg ustawia podwójne takie straże miejskie i tak dalej. No dochodzi do pewnej strzelaniny. No ale proszę Państwa, tu sesy mają artylerię, wielkie artylerie. Więc skończyło się tylko na tej takiej strzelaninie, ale niemniej ten pułk wrócił nieuszkodzony do Warszawy. To jest bardzo mały znany, znaczy może wyglądu jest bardziej znany ten fakt, prawda? Ale my się naszym tutaj zawarliśmy. Sam fakt, że wody była próba obrony przez, w czasie właśnie pierwszego rozbioru już zasługuje na uwagę, a w czym brał udział właśnie jeden z naszych żywarów. Proszę Państwa, on później widzi się na froncie litewskim, ten Joachim. Ale to jest w ogóle jedna z większych jakichś trudno zrozumiałych faktów. Na czele armii, która walczy tam na froncie litewskim, stoi Schoenewindenstein, który dokonuje się zdrajca. Także ta armia polska tylko się cofa, między innymi właśnie ten Joachim. Ale natomiast ma znowu piękną kartę wojskową właśnie, bo bierze udział w bitwie pod Rasławicami, później klęskę pod Szczekocinami, później bierze skutecznie broni Warszawy od strony wojny przed Prusakami, później znowu pod Macierewicami. No, pęknie nie zginął, na Warmii śledzono, póki można było, że jeszcze w 1796 roku był Warszawa. A trzeba to dodać, że rzeczywiście żaden z nich, nie wiem, nie wracał na Warmię i prawie proszę był później nieznany. Proszę Państwa, teraz tak. Ja myślę, że warto jeszcze o jednej rzeczy pamiętać. Mianowicie ten dwór w Trawsku, jak mówię, był w rękach Rzymała. Ale jeden z tych ostatnich, Romulus Rzymała, to chyba imię odziedziczone po matce, to on wybudował ten dwór, ale bardzo się zadłużył. Bardzo się zadłużył. I później przyszła wojna napoleońska i trzeba te długi było spłacać. Między nim zadłużył i w kościele tutaj świętego Jakuba i w różnych innych instytucjach. I wszędzie przegrywał, prawda. I wreszcie nastąpił okres, rzeczywiście trzeba to było oddać. I wtedy dopiero wykupił ten Belgrad. Po prostu w jakiś sposób. Kiedyś jeden z krewnych opiekunów młodego Grzymały pożyczył mu 1000 florenów. Prawda? On Grzymała nie mógł spłacić, bo nie miał z czego. No a o tym się dowiedział Belgrad, poruczył Jerzy Belgrad. No on spłacił temu, który wypożyczył te 1000 florenów w Rzymanie i w ten sposób odkupił ten dług. I w ten sposób przez 30 lat, tylko przez 30 lat gospodarowali na Warmii. Ja chciałbym tak powiedzieć jeszcze, że jeśli chodzi o ostatnim takim część uległa w XIX wieku germanizacji, inne te czasy. Ale muszę zwrócić uwagę na Juliusza Rzymałę, długoletniego proboszcza Plebarku Wielkich. Otóż on, jak porównuje jego losy, życie, zwłaszcza w okresie młodzieńczym, przypominają mi jakby Wojciecha Kęczyńskiego. Dlaczego? On po prostu na początku, jak też uległ tych prądów
Nie do końca germanizacyjny, ale już pisał się inaczej. Te wszystkie też się inaczej pisał. Te wszystkie matki była Niemka, tego Juliusza Rzyma, ale też matka była Niemka, chociaż być może z pochodzenia holenderskiego, ale to katolicka. I polskość skończył gimnazjum w Braniewie. Tam nadal się podpisywał jako formalny tego. Natomiast maturę, znaczy gimnazjum, ale maturę zrobił w Chojnicach. W okresie no, bardzo ważnym, w okresie właśnie ludów, tych spisków i tak dalej. I później już wraca, już jest wyświęcony, bo wtedy podjął decyzję do gimnazjum duchownego. I później już we wszystkich tych dokumentach kościelnych, mimo że no, nie mieli tej książki EU, ale jakoś to te przeszkoda forsowano i on kazał pilnować, że zawsze albo FON, albo z łacińska D grzymała. D grzymała. Ja chciałem tu wyszyć te dokumenty właśnie, ale pan wydawca mnie nie pozwolił, bo nie było, no pewnie, ale te dokumenty istnieją i kiedyś ja myślę, że może się uda wykorzystać. I teraz tak, on był właśnie jak mówię w Szczebarsku, w czasie powstania szczecinowego, powstańcy kwaterowali z Polski, prawda, zdawali to sporo, prawda, on ich przyjmował. Mało tego, później on od strony takiej, nie było jeszcze wtedy ruchu polskiego, bo to dopiero jak Gazeta Wyszyńska powstała, prawda, można powiedzieć o zrodzeniu ruchu polskiego. Ale on na miarę swoich ówczesnych możliwości podkreślał swoją polskość, prawda, i można powiedzieć największą, ja bym powiedział zasługą, jest jeszcze co innego. Właśnie wspomniałem przed chwilą Gazetę Wyszyńską. On włożył na wychowanie Jana Ryszardskiego. Nie tylko włożył, ale on w jakimś sensie ukształtował jego osobę, osobowość, prawda? I najlepszy dowód ja tam dokładnie tej jego siostry Grzymałówny, on się opiekował i tak dalej. Tego. I to wielką zasługą ostatniego z rodu Grzymału, który się czuł Polaków, cudami, cudami, było to wykształcenie na prawdziwego Polaka Jana Ryszewskiego. I teraz proszę Państwa, tu problem po prostu tego. Jakie te losy były już po opuszczeniu przez wybór, musieli prawda, opuścić, to będzie jeden z tych autorów, którzy najwięcej właściwie Grzymałami się interesował, Paul Anhut, to jest ksiądz z Wapnika, ale ten dwór Grzymałów Belian sprzedał Hartmannom i Anhutom. Hartmanni nie wiem, co to powiedzieć, ale ten Anhut to była stara rodzina warmińska. I ja przypuszczam, że ten ksiądz Anhut znał, nie mógł znać oczywiście, znaczy może poznał, ale jak umierał ksiądz Grzymała, on miał zaledwie 10 lat, ale znał później jego młodsze rodzeństwo, które później, prawda, umierało. I między innymi właśnie tam stwierdził, że ten jego ojciec Grzymały musiał żalem opuszczać swoje rodowe miejsce, czyli Tras. I teraz tak, to już ostatnia moja kwestia, będzie do czego, będzie w całej literaturze niemieckiej i polskiej Tras jest związany jest z Grzymałami, nie z Belianami. Otóż na przykład taki był historyk
Niemiecka gminy, Alojzy Grzymała. On napisał monografię powiatu olsztyńskiego i jednocześnie Olsztyna. I niewątpliwie on znał Belwianów. To była ta miejscowość, on wszędzie jeździł i tak dalej. I on jak pisze o Tracku, a pisze w roku 1864 roku, czyli no, mógł znać na pewno Belwianów. A mimo to wszystko mówi, wymieniam, że to był dwór Grzymałów. Dalej pójdźmy. Wychodził w Warszawie, taki nieszukany biblioteka, gdzie się posiada, bo to repu szukano, prawda? Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i krajów słowiańskich. To są bardzo dokładne słowniki, które obejmują wszystkie miejscowości Królestwa Polskiego w tym sensie za czasów, prawda, zaboru rosyjskiego. Ale tam są te wszystkie miejscowości wschodnie, nie tylko, które ludzie Polska mieszkała, ale wszystkie inne i na polskiej Litwie i tak dalej. I tam przy Tracku jest rok 1898. To już jest, kiedy został sprzedany, no już 60 lat, prawda? I nie, a bliżej jeszcze mogli pamiętać Belwianów. Ale nie, słownik Królestwa Polskiego pisze, że Trask należał do rodu Grzymałów. Czyli można powiedzieć tak, od strony tych historyków i niemiecko-warmińskich, od strony polskiej jest ta sama tradycja, która wiąże słusznie Trask Grzymałów. A po wojnie. No, mamy tu niedawno ukazała się, no, ale wchodzi druga, tak, o tych pałacach, prawda, tego obojga państwa, no to są dwór Grzymałów. Doktor Sikorski pisze dwór Grzymałów. Książko pismo pisze dwór Grzymałów. Moja skromna osoba tak samo, prawda. I nie rozumiem w związku z tym, dlaczego media forsują tą dwór Belwianów? Naprawdę. Tu jest właśnie 200, tu jest 9 pokoleń, a tu prawda tylko też 30 lat. I wbrew tradycji, wbrew faktu. A jednocześnie, gdy się bierze pod uwagę tą rolę, którą spełniali ci Grzymałowie, w tym najbliższym okolicy, w samym Olsztynie, oni byli chrzczeni w kościele świętego Jakuba. Tu byli chowani w podziemiach świętego Jakuba. Od jakiej strony można dotknąć tą Grzymałów ich przeszłość, ich znowu zwarto, a znaczy tym najbliższym otoczeniem, ale nie tylko, bo przypominam tego kanonika, miał ogólną poza warmińską zasługę, prawda? Jest to dla mnie w ogóle zupełnie niezrozumiała rzecz, że wyrzekamy się tej wspaniałej pamiątki polskiej. I proszę Państwa, ja szanuję przypisy umieściłem na końcu. To znaczy, nie chciałem zrażać tego polskiego Kowalskiego, który nie lubi tak, o, naukowa prawda. Ale wszystkie rzeczy są udokumentowane z tyłu, prawda. I każda rzecz jest. I nawet ten na początek, ten mój rozdział, czy Herb Mora, czy Grzymałowie Herb Grzymała, to właśnie ten ksiądz Anglik, który znał te archiwalia, które pozostały bądź jeszcze w dworze Grzymałów, bądź u księdza Jana Grzymały, on miał w rękach te. I on niezmiernie, dokładnie wykorzystał tego i opisał ten i nawet sfotografował. Znaczy nie sfotografował, tylko umieścił kolorami. I ten właśnie mamy to w tej książce, prawda?
i niech od jakiejkolwiek strony byśmy spojrzeli na ten rodowód, na te pagałki, to jest to nasza własność, rodzina, to nie jest rodzina, to pomyłka, rodzina, prawda, i Olsztyna, i Warmii, zwłaszcza Kowalnictwa, a jednocześnie własność całej Rzeczypospolitej. Dziękuję. Szanowni Państwo, no pewnie jesteście Państwo jak ja pod wrażeniem erudycji Pana Profesora. Powiem szczerze, że nawet gdyby przeszła w myśl, to przyznacie Państwo, że trudno byłoby go złapać, gdyby się nawet pomylił. Ja Panie Profesorze mam tatę, który jest od Pana o rok młodszy i powiem szczerze, że marzyłbym, żebym miał taki kontakt jak Pan Profesor ze słuchaczami. Bardzo dziękujemy za wspaniały wykład. Kiedy go tak słuchałem, pomyślałem sobie, że powinienem troszeczkę załagodzić sprawę tych historyków młodszego pokolenia, bo na sali, mówiłem o tym w czasie swojego pierwszego wystąpienia, bo na sali jest jeszcze dwóch profesorów, ale proszę Państwa, no mam na swoje usprawiedliwienie to, że oni nie zaliczają się do tej grupy ciągnących tylko za tytułami, bo obaj należą do autorów mojej biblioteki masowskiej, czyli oficyny Redman, więc to ich akurat nie dotyczyło. Także proszę o wybaczenie, jest też młody doktor na sali, który był już autorem mojej biblioteki mazowieckiej. Także bardzo się cieszę, że w tym gronie się tu spotykamy. Czy Państwo macie pytania do Pana Profesora? Bardzo prosimy, Pan Profesor już wypił wodę. Bardzo prosimy. Panie Profesorze, należy mówić, jeszcze może dodać, że Grzymałowie byli katolikami, a Belenowie ewangelikami, prawda? Panie, trzeba dodawać, proszę Państwa, doktor Postar, uwaga do nowej książki, która powstaje w oficynie za smaku i Mazurach. Pozwolę sobie na taki tekst, który pozwolę sobie zacytować. Powinien Pan też zwrócić uwagę na to, że Ewangelicy na Warmii nigdy nie byli nazywani Warmiakami, tylko zawsze byli wschodnioprusakami. To jest oczywiste. Czy są jakieś inne, proszę Państwa, pytania? Domyślam się, że są Państwo pod wrażeniem jak ja. Więc jeśli Państwo potrą, to tak, Pan Profesor jest oczywiście do dyspozycji. Dzisiaj zrobiliśmy jeden, jedyny wyjątek i ta książeczka jest do dostania. Za takie okazyjne pieniądze możemy tam kupić, więc można zdobyć autograf i dedykację. A ja, jeśli Państwo pozwolą, to zakończę takim trochę lokalnym, patriotycznym akcentem niewarmińskim. Bo kiedy Pan Profesor mówił, to się też zastanawiałem nad tym, że nasze losy właściwie w którymś momencie się splotły wcześniej niż ta książka, Panie Profesorze. Pan wie, kiedy się splotły. Pan w czasie okupacji mieszkał na terenie plebanii, w której 21 lat później w kościele obok ja zostałem ochrzczony, prawda? Bo my, proszę Państwa, w jaki sposób oba jesteśmy z Lublina. Pan Profesor był tam w czasie okupacji, a mnie tam się przyszło urodzić. Także... Ja się musimy założyć członkostwo lubelskie. Członkostwo lubelskie zakłada się po cichu, ono jest bardzo skuteczne. Także cieszę się jeszcze raz, że mogę Panie Profesorze być wydawcą tej książki. Na swoje usprawiedliwienie powiem, że Pan Profesor usiłował zamieścić 40 ilustracji, a nie tylko tą jedną, o której mówił, że mu nie pozwoliłem. To i tak jest naprawdę wielkie osiągnięcie, że ta książeczka wyszła, bo ta książeczka nie została wsparta absolutnie przez żadną instytucję, co jest zresztą tradycją w odniesieniu do akurat oficyny wydawniczej Retury. Proszę Państwa, kończąc, bardzo dziękuję Państwu, Panu Profesorowi, Państwu za przybycie, Pani Dyrektor za udostępnienie sali. Chciałem powiedzieć, że naprawdę, nie tylko Panu Profesorowi Januszowi Jasińskiemu, ale i mnie, a także na pewno wielu z Państwa zależy na dworze w Kracku. I nie ustaniemy, dopóki coś się z tym dworem nie stanie. Bo proszę Państwa, można go już wielokrotnie oddać za symboliczną złotówkę. I można było tam coś zrobić. I my rozumiemy to, że do historii to przechodzi się właśnie przez tramwaje. Na przykład przez tramwaje. Ale proszę Państwa, tramwaje w dzisiejszym świecie są takie uniwersalne, co można powiedzieć bezpaństwowe. Nie mają narodowości. A dworek od razu ma narodowość. I naprawdę warto, żebyśmy o tym tu w Olsztynie pamiętali. Tu na Warmii. I żebyśmy pamiętali i spróbowali coś dla tego dworku zrobić. Bardzo Państwu dziękuję.